Zabierz wzór wielomianu 5 stopnia, jeśli A5 wynosi 2, A4 i A0 wynoszą 0, A3 wynosi minus 3 czwarte, A2 wynosi 3 i A1 wynosi pierwiastek z 2. Nazwiemy nasz wielomian W od X. Wiemy, że jest on wielomianem 5 stopnia, czyli w najwyższej potędze X to będzie X w potędze 5. I teraz zobaczmy, ile wynosi współczynnik A5. Współczynnik A5 wynosił 2, czyli mamy 2x do piątej. Następnie mamy x do potęgi czwartej. Współczynnik A4 wynosił 0, czyli tutaj będziemy mieli plus 0 razy x do czwartej. Dalej mamy x do trzeciej. Współczynnik A3 wynosił minus 3 czwarte, czyli będziemy mieli minus 3 czwarte. Dalej mamy x do drugiej, współczynnik A2 wynosił 3, czyli mamy plus 3, x do drugiej. Dalej mamy x, czyli x do pierwszej, czyli szukamy współczynnika A1. On wynosił pierwiastek z 2 ze znakiem plus. I na końcu mamy x0, czyli jest to współczynnik A0, a współczynnik A0 wynosił 0. Czyli będzie plus 0 razy x0. To uprośćmy to. Mamy w od x wynosi 2x do piątej. Tu mamy 0 razy cokolwiek, to i tak jest 0, więc ten element możemy pominąć. Teraz mamy minus 3 czwarte x do trzeciej. Dalej plus 3x do drugiej. Dalej plus pierwiastek z 2x. I tu znowu mamy 0 razy, tak naprawdę 1, to i tak jest 0. Więc taki wzór ma nasz wielomian w od x.